Dzień dobry, mili Państwo. Środa, jadę do Piaseczna. Do apteki. Lekarstwo. To mi się kończy. I od razu odebrać przesyłkę od listonosza czy się od kuriera. Dzwoniłem i się gdzieś spotkamy. Ona ma się jechać. Które 3 chwili. Gorąco jest, 29 jest, to czy trochę stał w słońcu, znaczy się w cieniu. Jest chłodny taki wiaterek, ale no trzy dychy trzeba liczyć, że jest, no niestety. Później pójdę może, tak, lekarstwo kupię i z panem kurierem się spiknę i zapłacę. Może pojadę na te górki Szymona, dawnośmy nie byli. Ja jestem do tyłu, no technicznie jak to się mówi. Nazwijmy, by człowiek czy zdrowy, czy... Znaczy niezdrowy, to jak powiedzieć, technicznie, że... Do wyjazdu się już pomalutku szykuję. Przepraszam. Coś mi w nosku... No niestety, coś mi nieprzyjemnego, nie wiem co się dzieje, nie mogę, coś mi przeszkadza. O, szykuję się do wyjazdu, pomału wszystko już sobie szykuję. Z córce dzisiaj powiedziałem, żeby mi powiedziała, kiedy będzie wolna pralka, to muszę poprać, póki jest pogoda na wyjazd. Jakieś spodnie, jakieś dresy, to jest wszystko. O, skaleczyłem się. Ja ci to, że... Gdzie ja się to skaleczyłem? Ja... A, wiem. Strupek zdrapałem. Nie przypuszczałem, że to aż tak poszło. Ja muszę sobie to i owo jeszcze po prostu drobnicę taką przygotować. To co wiem, że druszlaka nie mam, muszę jakąś małą tarkę do warzyw czy owoców. Nie wiem, coś chyba sztućców nie mam kompletnych. Jakieś no, drobne pierdoły, ale jak to się mówi, wszystko przydatne. Uczciwie i szczerze chciałem kupić wiaderko WC, takie typowe z prawdziwego zdarzenia. No to ponad 100, to jednak stwierdziłem, że rozwiązanie zrobię takie jak w zeszłym roku było. Wiaderko Leroy, dokupiona deska plastikowa, nakładane do wiaderka podwójne worki plastikowe, nie wiem, chyba 30 bodajże, muszę zobaczyć. I się na to rozkłada i fru, ładnie leci wszystko. A zbiera się w ciągu dnia, a później w worku wywozi się gdzieś do jakiegoś centralnego, powiedzmy, no, kontenera. A tam, gdzie będę, centralny kontener będzie. Także jest możliwość, że tak powiem, wywiezienia. No pewnie nie codziennie, bo przecież codziennie człowiek nie będzie. Natomiast
z chłodnicy, tak zwane żartobliwe spuszczenie, to gdzieś tam w krzaki, w pole, jak to się mówi. Jak najdalej od namiotu, żeby nie tego owego i tyle. No chyba, że pozwolą gdzieś do klopa chodzić, ale znając życie, to nie za bardzo. Bo będę w pobliżu plebanii. W zasadzie w obrębie plebanii. Ale nie pamiętam, żeby tam wychodek był, że tak powiem, naruszać cudzą, jak to się mówi, to tak nie za bardzo. Dobra, gdzie ja jadę? Tutaj nie potrzebuję, tu potrzebuję, dobrze. To ja teraz prosto pojadę do Warszawski i Warszawską skręcę w lewo, no bo nie mogę inaczej. I rozgląda się za panem kurierem. Muszę jednak gdzieś jakąś małą kamerę kupić samochodową, ale tył, żeby mi obsługiwała. Czyli zdjęcia, film tył, rejestracja. Z przodu to jest z przodu, a tył, kurczę, pieczone widać jak wariaty jeszcze. A ten stanął. Idę pięknie, jak jasny gwint. Ja widzę takich debili, to mi się niedobrze robi. Co tu zamknęli? Znów przejazd? Czy mi się wydaje? Nie, przejeżdżałem, to jeszcze nie zamknęli. Chwileczkę tylko, muszę wyłączyć.